właśnie w Wysokim jesteśmy i tak w tle widzimy budynek biblioteki. Ale to nie wszystko, co widzimy w tle, Pani Magdo. Co się właściwie tutaj u Was dzieje w tym momencie? Na ścianie budynku biblioteki powstaje właśnie mural pamięci świętego Jana Pawła II. Od 5 lat biblioteka organizuje w październiku w okolicach 16 października wieczornicę poświęconą pamięci właśnie świętego Jana Pawła II. No i w tym roku, z racji tego, że jest to również setna rocznica jego urodzin, chcieliśmy w jakiś szczególny sposób uczcić to i powstał pomysł właśnie taki, że będzie na ścianie budynku powstanie mural, który na stałe wpisze się w krajobraz gminy Miedrzec Podlaski jako właśnie symbol pamięci, ale też wyraz hołdu i podziękowania społeczności gminy Miedrzec świętemu Janowi Pawłowi II za jego pontyfikat. Mural powstaje na bazie jakiejś pocztówki, jakiegoś zdjęcia, jakiejś fotokopii? Nie. To jest nasz pomysł autorski. Został dopracowany przez panią artystkę, którą też w tle widzimy, która maluje. Także to jest takie nasze. Pani, która maluje mural, jest artystką. Specjalizuje się właśnie w malowaniu murali. Będzie przez jakieś 4 dni tutaj pracowała, jeśli pogoda pozwoli. Mam nadzieję, że efekt będzie piękny i będzie nas wszystkich cieszył oko. Pani Magdo, no prace się rozpoczęły, kilka dni malowanie. Co później? 18 października odbędzie się tutaj w Wysokim uroczyste otwarcie, odsłonięcie muralu, połączone z koncertem, połączone z programem takim, w którym będziemy chcieli odrobinę przypomnieć o tym pontyfikacie wspaniałym świętego Jana Pawła II. Ale również tego dnia rozstrzygniemy konkurs plastyczny Chłopiec z Wadowic. I wcześniej o godzinie 12 w kościele parafii świętego Józefa w Miedrzecu Podlaskim odbędzie się właśnie msza dziękczynna za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Czy to trudne zadanie? Na pewno jest bardzo odpowiedzialne, no bo muszę troszeczkę się poświęcić i się postarać, żeby dobrze odwzorować postać Jana Pawła. Najtrudniejszym elementem będzie chyba właśnie twarz świętego Jana Pawła. Tak, zgadza się. A te góry w tym momencie? Tak, na razie robimy góry, tło i tak dalej. Oby tylko pogoda nam nie zepsuła.